Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat menta. Co to jest ment w potocznej nazwie, jak brzmi pełna nazwa tego strydu. To jest ogólnie nowy produkt na rynku, czy nie? Ogólnie na polskim rynku to jest jakby świeży produkt. Dużo osób nie wie, co to jest w ogóle. Ment to jest podobna nazwa potoczna. Dokładnej nazwy nie pamiętam w tej chwili, trysterone, jak to się pisze, acetate, mówiąc kolokwialnie tak trochę, no ogólnie ment. Kto wpisze w jakiś wyszukiwarkę Google ment, steryt, dowie się, jak brzmi nazwa chemiczna tego sterydu. Co można powiedzieć o mencie? Dosyć środek nowy, na pewno na polskim rynku, jak już mówiłem. Dla mnie jedna z alternatyw na pewno trena. Dużo większa anaboliczność w stosunku treny, załóżmy jak ma 600, ment ma około 2400. Dużo mniejsze środki, dużo mniejsze na pewno skutki te uboczne psychiczne, czyli mniejsza agresja u większości osób, dużo większe nabicie. Tren, w stosunku do trena jest to środek trochę inny, bo daje duży przyrost siły, lecz też tak za bardzo nie suszy, a wręcz bardzo ciężko wyhamować aromatyzację. Ogólnie taka najmniejsza dawka to jest 50 mg co drugi dzień. Są użytkownicy, którzy stosują go 100 codziennie i więcej, no ale wtedy nawet jedna tabletka letrozolu często blokuje retencji wody, tak? Co tu jeszcze powiedzieć o tym środku? Jak go się stosuje? No tak jak mówiłem, to może być środek na pewno na masę. Dużo kulturystów używa go też w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach przygotowań po to, aby poprawić jakby tą nabitość, gęstość, że tak powiem, tak? Tak samo jak też oksymetolon, czy różne środki, trzeba wiedzieć jak to zrobić. No ale da się to zrobić, tak? Ale ile w tygodniu razy? Najmniejsza dawka, tak jak mówiłem, to 50 acetatu co drugi dzień. Jest też, wiem, że jest dostępny oralnie, to około 20 mg codziennie wtedy w tabletkach. No a taka najmniejsza dawka. Z tego co wiem, to w większości 50 codziennie to taka dla kulturystów, strongmanów, siłaczy, którzy ważą około 120 kg, to jest tak 50 mg codziennie, to jest taka średnia chyba najlepsza skuteczna dawka. I powiedz mi, co możemy się spodziewać tego momentu? Wzrost siły, wzrost... Wzrost siły, wzrost masy. Naprawdę w większości jest mega wzrost siły, też przy kontroli na pewno aromatyzacji. Tak jak mówiłem, aromatyzacja jest mega na tym środku. Czasami nie da się tego ogarnąć, że tak powiem. Jest taki nagły przyrost, tak, na tego nabicia wody. W zależności kto komu to służy. No, dla mnie środek jest naprawdę jeden z lepszych, tak? Na pewno nie ma wpływu z tego, co jest mówione, nawet widziałem. Wiadomo, że nie są to opisy medyczne, ale tych trenerów amerykańskich, że ten środek nie wpływa praktycznie na elita czy na nerki, jest dużo mniej toksyczny niż tren. No właśnie, a jakie są skutki uboczne? Co możemy się spodziewać po takim momencie? Z tego co widzę, cholesterol zły bardzo pikuje do góry po badaniach na pewno. A takich jeszcze zauważalnych to wszystkie środki, no na pewno łojotok, jakiś tam stopniu agresja. Agresja też, tak? Na pewno mniejsza niż na trenie. Jedne osoby mówią, że ma wpływ, druga, że nie ma w ogóle. W zależności od człowieka, od charakteru, że tak powiem, tak? A jak sylwetka się zmienia? Robi się gęsta? Co? Robi się gęsta, nabita. Siła też. Mega. Też w zależności od kontroli estrogenów, tak? Bo jeśli ktoś nie będzie tych estrogenów kontrolował, to będzie tył i w tłuszcz, i w mięśnie, wszystko maksymalnie. Dla strongmanów właśnie ostatnio, jak testuję, jeden z lepszych chyba środków. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chcemy coś bardzo mocnego, a nie chcemy się bawić w trenach szybko działającego, to ment jest bardzo dobrym, a nawet lepszym zamiennikiem tak popularnego trena. Tak, bardzo dobrze, że też synergistycznie działa z deką, z dekadobrolinem w małych dawkach.
Wtedy następuje synergia, tak jak mówię, w sporcie siłowym, w strongmanie. Daje bardzo dobry rezultat. A testosteron jaki byś do Menta polecił? To jest w zależności od cyklu przygotowań, czy to jest masa, czy rzeźba. Tak samo działa dobrze z każdym. Tylko wiadomo, nim jest stosowany z miksem testosteronu, ta aromatyzacja będzie jeszcze większa, gdzie może okazać się nie do opanowania. Przestrzegam przed tym, żeby robić badania na co 2-3 dni. Spotkałem się, że zawodnicy nawet informują o tym, że dawce 100 mg codziennie nawet potrafi ten estrogen wybić z 50 do 200 w 2-3 doby. To rzeczywiście. A wystarczy tylko letrozol, czy jeszcze do tego Tamox na przykład? Myślę, że starczy. No to na letrozol jest najsilniejszym środkiem, tak? No już tu nie będę zdradzał jakichś tam rzeczy, no dużo zawodników wiadomo, że stosuje kilka antyestrogenów w trakcie przygotowań, tak, w zależności od środków. Mm. To wszystko zależy. Myślę, że opanowaliśmy sytuację z tym tematem, więc gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzu, odwiedzajcie także nasze profile, zachęcam do tego. Czy to Świat Supli, czy to Krzysztof Jarocki, mega wiele ciekawych filmików, tematów możemy też właśnie na takich profilach odnaleźć. Więc jak coś, to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Hej.